Twórca utworu ma wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Jakie są tego konsekwencje? Oznacza to, że tylko twórca może zbyć prawo do swojego utworu. Jednocześnie ma prawo do żądania zapłaty za korzystanie ze swojego utworu. Ponadto autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Przejście autorskich praw majątkowych, czyli przekazanie innej osobie prawa do używania utworu, co w konsekwencji może prowadzić do zarabiania na nim, może odbyć się na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu. Należy pamiętać, że obie te umowy dotyczą tylko tych pól eksploatacji utworu, które są w nich wymienione. Co to właściwie oznacza? Oznacza to, że jeżeli w umowie jest określone, że książka zostanie tylko i wyłącznie wydrukowana, to nie możemy tej książki umieścić w internecie. Podstawowa różnica między tymi umowami polega na tym, że w przypadku przeniesienia własności praw majątkowych do utworu nie przysługują już one twórcy po zawarciu umowy. Oczywiście w dalszym ciągu przysługują mu autorskie prawa osobiste, ponieważ są niezbywalne, a jedynym uprawnionym do korzystania z utworu jest nowy nabywca tych praw. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych powinna zostać sporządzona na piśmie. Umowa przygotowana w jakiejkolwiek innej formie będzie nieskuteczna. Jednocześnie musimy pamiętać, że umowa o przeniesienie praw autorskich nie przenosi automatycznie na nabywcę prawa do wykonywania praw zależnych do utworu, a więc zgoda twórcy dzieła pierwotnego na korzystanie i rozporządzanie z opracowania jego utworu. Więc jeśli zakupilibyśmy utwór w postaci książki, to żeby móc dokonać jego adaptacji filmowej, musimy mieć na to zgodę wyrażoną w umowie. W związku z tym w naszej umowie powinien znaleźć się odpowiedni zapis wyraźnie zezwalający na wykonywanie praw zależnych do utworu, czyli również do zrobienia jego adaptacji filmowej. Natomiast w przypadku umowy o korzystanie z utworu, czyli licencji, prawa nadal pozostają przy twórcy, a licencjonobiorca może z utworu korzystać w zakresie ustalonym w umowie. Licencja wyłączna zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Licencjobiorca zobowiązuje się w takiej umowie do nieudzielania dalszych licencji innym osobom w danym zakresie. Tym zakresem może być konkretne pole eksploatacji czy też terytorium. Ponadto licencja wyłączna może przewidywać, że dodatkowo licencjodawca zobowiązuje się do niekorzystania z utworu. Licencja niewyłączna to taka, w której licencjodawca ma prawo udzielania dalszych licencji na danym polu eksploatacji. Pozycja licencjobiorcy niewyłącznego jest słabsza od pozycji licencjobiorcy wyłącznego. Jeżeli umowa wyraźnie nie stanowi o wyłącznym charakterze licencji, należy uznać, że zawarta została umowa licencji niewyłącznej. Licencji niewyłącznej można udzielić kilku licencjobiorcom równocześnie na danym terytorium. Licencja niewyłączna to taka, w której odpowiedź A. Licencjodawca ma prawo udzielania dalszych licencji na danym polu eksploatacji. Odpowiedź B. Licencjodawca nie ma prawa udzielania dalszych licencji na danym polu eksploatacji. Prawidłowa odpowiedź to A. Licencja niewyłączna to taka, w której licencjodawca ma prawo udzielania dalszych licencji na danym polu eksploatacji. A teraz przejdź do kolejnej pigułki wiedzy.